Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć. Witajcie, detailingowy dziadzia. Produkt od Dawida. Tire Shine od Adamsa. Dressing do opon. I ma bardzo przyjemny zapach. Kurczę, taki jakiś budyniowy, wanilia, no słodziutko. Fantastycznie. Konsystencja fajna, taka kurczę kremowa. Znaczy, no nie jest to krem, żel. Super, naprawdę fajna konsystencja, fajny zapach, minus. Nie wiem, czy dodają do tego atomizer, pewnie nie, bo było, plomba była, ja już ją otwierałem do wąchania, butelkę. I stwierdziłem, że sobie dopasuję jakiegoś dzióbka. Tu mam od płynu do naczyń, pasuje. Tu mam od jakiejś chemii, nie pamiętam od czego, muszę dopasać tak, żeby było jak najładniej. To pasuje. A, ten jest za wąski? Nie, zielony tu nie będzie pasował. Ten mi się tutaj najbardziej podoba. Piękny dzióbek. Na felgach powłokę, nie wiem, czy już widziałeś. Nie, nie widziałeś. To pewnie zobaczysz. To jest tył. Tak? Dobrze mówię? ET25? Chyba tak. Tak, to jest tył. Więc tutaj pójdzie dwie porcje. Dlaczego od tej zaczynam? Położę jedną porcję. Odłożę. I położę później drugą porcję. Tak odcinę, żeby za bardzo na powłokę nie wjeżdżać, bo leży tu już. Znaczy ona się już utwardziła, ja czekałem, żeby właśnie położyć powłokę. Chciałem, żeby solidnie powłoka usiadła. Ok. Jest to szybka powłoka do lakieru. Ale to, co zrobiła tutaj, no to jest, tak jak widzisz, idealnie. Gumiaki, burdel tu mam. Tutaj, kurczę, teraz nagrywam wypowiedzi do filmów. A czy nagrywam? Tam jedna albo dwie chyba nagrałem, bo bardzo zimno. Skoda stoi w garażu, zaraz idę ją myć. Wnętrze zrobiłem wczoraj. Dzisiaj będę jechał na zewnątrz. A jest przy zerze. I czy się uda? Oczywiście, że się uda. No dobrze, słuchaj. Standardowa gąbeczka. Nic się u mnie nie zmienia. I lecimy z tematem. Wymieszam solidnie. Tutaj dawkowanie, nie wiem. Wiedziałem, że to będzie lipa. Tutaj chyba atomizer najlepiej z tego. No, że nada, no. Ani to żel, ani to płyn. Kurde, nie wiem. Szkoda. Pewnie z atomizerka byłoby fajniej. Dałem taką niewielką ilość. I zobaczmy. No, to jest właśnie idealna konsystencja do aplikacji. Super. Od razu wiedziałem, że będzie super. Elegancko. Słuchaj. Ależ to siedzi. Przyciemnienie, to już widzę. Jeszcze odrobinkę. Produktu dajemy malutko. Naprawdę. O, tak jak widzisz, odrobineczkę. Ścieżkę. O, dla wtajemniczonych ściecha. Dobra. I rozprowadzenie. Aplikacja, słuchaj, banał. Idealny, perfekcyjny poślizg. I jak widzisz, wydajność. Bardzo malutko rozprowadzasz produkt i to jest wszystko. I otrzymujesz mega przyciemnienie bez nadmiernego połysku. Super. Oczywiście, takie dressingi już tu bywały, z podobnym wykończeniem, ale nie Adamsa. Teraz tak, pokrycie, już ci mówię, te takie przytarcia, przebarwienia, no nie pokryję, no kurczę, za pierwszym razem, ale myślę, że nawet nie będę odstawiał felgi, bo to już jest, już, tak? Już. Słuchaj, nic nie zostaje. Od razu odparowało i wchłonęło się w oponę. Idealnie. Mamy jakiś tłuszcz? Nic, kompletnie. No to lecimy z drugą porcją. Pięknie, co? Super. Wydajność to tu będzie kosmos. Ja tej butelki w życiu nie zużyję. Nie ma opcji. Przy takiej ilości chemii, jaką mamy, pozwoliłem sobie odrobinkę więcej. I przy wydajności tego dressingu fajnie sobie zrobić też, o,
w tę stronę, żeby rozprowadzić go równo na całej gąbce. Druga porcja. Kurczę, jakbym nic nie aplikował. No dobra, to rzeczywiście teraz przegnę z ilością. No teraz to już przegiąłem na pewno. To już jest zdecydowanie za dużo moim zdaniem. Tak, ale produkt... Słuchaj, obłędnie, on szybciutko odparowuje. On na oponie sprawia wrażenie, jakby był takim kremem, a nie żelem. Naprawdę, obłędnie. No i tu już widzę, że przy tej ilości delikatnie połyskuje. Tu już widzę. Ujujujujuj, tak. Zdecydowanie. Słuchaj, druga aplikacja przykryła mi te wszystkie nierówności. Ale jest zajebiście. Jest minimalny połysk. No jest. I tego produktu widać, że dałem odrobinę za dużo. Ale ja go rozprowadzę. Fantastyczna aplikacja. Fantastyczna czerń. Tu się nie ma do czego doczepić. Naprawdę, nie ma. Nie ma się do czego doczepić. Perfekcyjnie. A teraz zobacz na to. Dorzuciłem jeszcze latareczkę Yato. No i teraz słuchaj, jest tłusto, ciemno i nie odparowało. Czyli tworzy taką barierę. No przyciemnienie jest po prostu obłędne. Dotknę. Tak, i mnie w rowku tu na przykład jest... Kurczę, jakby nie. No pięknie odparowuje. Super. Został tylko w tych rowkach. To wiadomo, że odparuje, postoi swoje. No dobra. Odstawiam tę oponę, to koło. I zabieram się za przód. I tu przy przodzie będę chciał zrobić jedną porcję. Nie uwierzysz. Ja myślałem, że tamta jest tył. Tamta jest przód. No nic. To na tyle będzie pojedyncza porcja. No szkoda. Dlaczego ja tak spojrzałem? Jak nie spojrzałem? No lipa. No co zrobić? No. Się jest zakręconym, to się jest zakręconym. Idealnie. Dobra. Odcineczkę robimy. Tak, towaru mam dużo. Słuchaj, wydajność tego produktu miażdży. Zobacz, no piękna aplikacja, wspaniale. Miękko, z przyjemnym zapachem. Słuchaj, od razu czerń, od razu się pojawia czernio na kole. Pięknie, super. No dawno mnie tak miło nie zaskoczył dressing do opon, naprawdę. Dawno, fenomenalnie. Tak naprawdę tutaj osobiście nie mam się do czego doczepić. Wszystko jest tak, jakbym chciał. Od początku do końca aplikacja, wykończenie. Teraz drugą stroną zbieram, bo moim zdaniem przy każdych dressingach, jakie by nie były, najlepiej właśnie w ten sposób. Jedna strona gąbki. Kładziesz towaru optymalnie, aplikujesz, a drugą stroną, tak jakbyś wyrównywał, zbierał nadmiar produktu. I to jest cała filozofia z tym produktem.
I już, słuchaj, no pięknie, no leży to niesamowicie. Tam przy drugiej porcji zdecydowanie lepiej przykryło mi te przetarcia. Wow, no fajnie, naprawdę, rewelacja. Kurde, jaram się troszeczkę. Dobrze, słuchaj, od czego by tu zacząć? Myślę, że w filmie już wszystko powiedziałem. Banał, wykończenie, no zajebisty, no ciemne. Ten połysk jest minimalny, naprawdę minimalny, taki optymalny bym powiedział. Przy dwóch porcjach rzeczywiście błyszczy, ale lepiej uzupełnia. Zdecydowanie lepiej przykryło mi te nierówności. Produkt natychmiast odparowuje. Natychmiast odparowuje i tworzy taką barierę. Jak długo posiedzi, nie wiem. U mnie jest, słuchaj, grudzień 10, tak, dzisiaj film z zestawem do skóry od szwagra. Oho, latareczka coś przymuliła ją. Od szwagra, także opony wlecą wiosną na auto i to będzie lewa strona. Także ciekawy jestem i pamiętajmy, że tył jedna porcja wyjątkowo, kurde no. A przód dwie takie grube, raczej pierwsza optymalna, druga taka powiedzmy do maskowania, taka naprawdę solidna, czyli przegiąłem. Tak jak pokazałem na tej oponie, to jest moim zdaniem optymalnie. Odrobina, rozprowadzasz, odwracasz, docierasz i zapominasz. Naprawdę, no mega przyciemnienie z fantastycznym wykończeniem. Super ciemna, ciemna opona. I pamiętajmy, te opony są wymagające. No dobra, zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, albo może inaczej, bo nie wiem, kiedy film się pojawi. Może zróbmy tak. Kiedy się pojawi? No może być tak, że jeszcze zimę zahaczę, jeżeli chodzi o emisję tego filmu. To zrobił. O, zobacz, tu już dotknąłem. No. Zróbmy tak. Film się pojawi w tej formie, jako aplikacja właśnie na te dwie opony. A w propozycji filmu, albo inaczej, nie będzie propozycji filmu, albo będzie. Już sam kurczę nie wiem, słuchaj. Sam nie wiem, bo to będzie długo zanim sezon... No dobra, to zróbmy tak, żeby było wszystko już... Właśnie, bo kurczę, później drugi film nagrywać z trwałością. Więc tak, zapraszam Cię do dalszej części filmu. Film będzie sobie wisiał w folderze. Jak skończę test trwałości... na aucie, wtedy postaram się go wrzucić, więc prawdopodobnie będzie to, mam nadzieję, że przed zimą, że wytrzyma sezon letni. Czy tak będzie? To się okaże. Z góry chciałbym przeprosić, że w filmie było tak ciemno. Zapomniałem włączyć górnego światła, głównego światła i postawiłem sobie dodatkowo latareczkę i myślałem, że jest okej. A zapomniałem włączyć światła w pokoju. No kurde, no starość. Ale słuchaj, co jest fajne, bo... Co jest fajne? O, zobacz, gąbeczka, ładowanie akumulatora. Listek, gratisowo. Popełnię aplikację na balonach. Zobaczymy, jak to usiądzie na tych oponach, na Nokianach. To jest nam niepotrzebne. O, mój felunek już w piwnicy. Zobaczymy, jak tutaj będzie sytuacja się miała. Czy też tak będzie fantastycznie. Okej, okay, robimy ściechę. Din, 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 din. O! Tyle produktu. Cyk. I zobaczmy. Ale zapach. Nie no, super. Dressing jest po prostu zajebiaszczy. No. Trzymaj tę gąbkę, dziadzia. O, błyszczymy. Okej. Okej.
Dobra. A sterowki. I co? I mamy połysk. Odwracam i zbieram. Tutaj słabo. W tych rowkach. Jeżeli chodzi o dressingi, te opony mają wszędzie właśnie taką siateczkę. Tragedia. I to będzie nam dawać też mega połysk, bo z tego miejsca tak szybciutko nam dressing nie wyparuje, będzie go trzymać. Co ja widzę? Widzę, że produkt bardziej mu do połysku. No Shine, co tam mordo? Co tam mordeczko? Ty jesteś wspaniała, powiedz mądra, powiedz pilnuję podwórka, przyszłam się przywitać wszystkim, powiedz cześć wszystkim, cześć. Tak, dobra, już. A teraz mi nie przeszkadzaj, dobra? Nie będziesz mi przeszkadzać? Mordo. No bardziej mu tak, słuchaj, w zakamarkach błyszczy. Tu wiadomo, no LEDy. To też zobacz na mojego brudasa. Czeka na mycie, coś niebywałego. Dawno już tak nie wyglądał. O, uciekaj. Nie dotykaj auta, nie twoje. Nie twoje. Zobaczcie, wulkanizacja, kurde. Oderwali, zostawili resztę, tragedia. Dobra, i tu też jedziemy. Ścieżka. O, frania śmiga. Dobra. I teraz tylko tak powierzchownie. Postaram się tylko tak przejechać. No nie, w rowki też trzeba dać. Nie da rady inaczej. Będzie nierówno. Czy fajny? Zajebisty. Naprawdę zajebisty. Tu w ogóle na tym elemencie wygląda, jakby brokat miał. Tutaj. No super. Dobra. O, i zobacz, ile to zależy od opon. Od przyciemnienia, od połysku, od wszystkiego. Kwestia wzorku. I już będzie siedzieć troszeczkę inaczej. No tutaj to wygląda, jakby był brokat, słuchaj. Ale zajebiście. Dobra, odwracam. I zbieram nadwyżkę. Okej. No i co? I też zajebiście. Fajnie. Taki ten połysk jest troszeczkę stonowany. O, tu się już uspokoił. Czyli on też potrzebuje, żeby odparować. Słuchaj, zarzucę na tamtą stronę i zobaczymy. O, tutaj gdzie te... Tutaj trochę dałem za dużo jednak produktu, ale to wszystko odparuje. O, dobra, zarzucę na tamtą stronę i zobaczymy, na ile odparuje. No dobrze, na drugą stronę też tak dałem grubo. Słuchaj, bez lampy, bez LEDa wygląda to fantastycznie. Naprawdę, rewelacja. Nic dodać, nic ująć. Pięknie. 6 stopni i wilgotno, więc to odparowywanie nie jest fantastyczne, ale tu widać, jak odparowuje. I jest moc. Satyna. I to taka zajebista, słuchaj. Naprawdę. Pięknie siedzi. Przyciemnienie super. Jeszcze chwilę. Jeszcze momencik, włączę o, sprzęt najważniejszy, miotła i łopata. Tak, tu już nawet w lampie widać, że znika, widzisz? I to odparuje, latem to będzie perełka. Super, ale fajny, fajny dressing, naprawdę, zajebiaszczy. Przód, podobnie, pstryk, pstryk. Oczywiście, cyferki, no odparowało, w tych rowkach wiadomo, tu już też odparowało. Pięknie, satynowo, rewelacja, fantastyczny dressing, ale żeby nie było, spróbowałem też na kawałku plastiku z tamtej strony, poczekaj, wstawię to tak tutaj, o, żebyśmy mieli prześwietlone na maksa, zobacz, patrz jak pięknie uzupełnia plastiki, też usiądzie, jak długo, nie wiem, ale fantastycznie. Przyciemnienie, bez nadmiernego połysku, też fajnie. A miałem tutaj pakować inny dressing. Dostałem chyba
Od widza i to miał być nasiol, ale stwierdziłem, przecież kurczę, na plastiku to też usiądzie. Zajebiście, jak nowy. Fajny, naprawdę jaram się dressingiem. No wykończenie jest, no zresztą widać, na co tu dużo mówić. Poczekaj, ustawię lampę z daleka. Tak, żeby nam za mocno nie waliło na oponę. Jest wspaniale, idealnie. No tu, gdzie odparowało, wykończenie jest wręcz perfekcyjne, nic bym nie zmienił. Tak samo tu. Druga strona, tam dałem naprawdę grubo towaru, a szczególnie na przednią oponę. Za chwilę będę pompował koła. Autokompleks dostaję oczywiście, jak do mnie przyjeżdża, zawsze akumulatorek, jak trzeba, ogólnie oględziny robię, co mi nie pasuje. Jak znam auto i za każdym razem, jak moje widzę, gdzie dochodzą grube rysy, to też właścicielowi wypomnę i właścicielce. No tak to wygląda. No tutaj dałem grubo i to będzie grubo odparować, ale też będzie satynowo. Tutaj. Tutaj również. Nie no, zajebisty dressing, naprawdę. Bardzo fajny. Dobra,